typowym rozwiązaniem instalacji słonecznej także w Polsce jest ta zaprezentowana na slajdzie. Ona się składa z kilku dość istotnych elementów. Pierwszy z nich to kolektory słoneczne umieszczone na połaci dachowej. Drugi bardzo ważny element to zbiornik akumulujący zgromadzoną energię cieplną wytworzoną w kolektorach słonecznych. Trzecie to punkty rozbioru ciepłej wody i inne odbiorniki, na przykład odbiorniki ciepła, na przykład basen z podgrzewaną wodą. Całość musi być jednak kontrolowana i sterowana za pomocą automatyki. Po to, by wyjaśnić dostępne zasoby energii słonecznej, proponuję przypomnienie promieniowania słonecznego i właściwie składowych tego promieniowania słonecznego. Promieniowanie słoneczne ma trzy składowe. Składową bezpośrednią, docierającą od bezpośrednio widocznej tarczy słonecznej do powierzchni poziomej. Składową rozproszoną, która tworzy się w wyniku wielokrotnego ugięcia promieniowania bezpośredniego przez składniki atmosfery i jest ona emitowana przez całą sferę. Oraz trzecia składowa, tak zwana odbita od otoczenia. Suma tych trzech składowych tworzy pojęcie promieniowania całkowitego. W literaturze z tego zakresu najczęściej składową rozproszoną łączy się ze składową odbitą w jedną formę składowej rozproszonej. Maksimum energii promieniowania rozproszonego przejmuje płaszczyzna pozioma. Docierająca energia promieniowania bezpośredniego nie jest maksymalna w takim położeniu płaszczyzny przejmującej. Po to, by zwiększyć udział promieniowania rozproszonego, absorbowanego przez powierzchnię, musimy tą powierzchnię pochylać pod kątem alfa do poziomu, tak by wraz z wysokością, aktualną wysokością Słońca, kąt alfa plus wysokość Słońca H wynosiła 90 stopni. Wtedy mamy szansę, że ilość przejmowanej energii promieniowania całkowitego jest maksymalna. Dla praktycznych celów wyznaczono tak zwane optymalne kąty nachylenia płaszczyzn eksponowanych w kierunku południowym, bo bezwzględnie największy dopływ energii słonecznej ma powierzchnia eksponowana w kierunku południowym w naszych szerokościach geograficznych. Te kąty podane tutaj dotyczą maksymalizacji promieniowania całkowitego, czyli uwzględniającego łącznie składową rozproszoną lub tylko promieniowania bezpośredniego. Proszę zwrócić uwagę, że dla poszczególnych miesięcy roku te kąty mają różne wartości. Z praktycznych powodów dopasowywanie co miesiąc powierzchni pochylonej nie jest możliwe, dlatego najczęściej proponowane są kąty dla określonych pochylenia, dla określonych miesięcy w roku, od kwietnia do października na poziomie 23 stopni, jeśli uwzględniamy maksimum energii promieniowania całkowitego, a jeśli chcielibyśmy zmaksymalizować energię promieniowania bezpośredniego, 38 stopni. Z czym jest związany ten rozdział promieniowania całkowitego i rozproszonego? Przechwycenie w sposób użyteczny energii promieniowania bezpośredniego jest prostsze i łatwiejsze. Przechwycenie energii promieniowania rozproszonego jest nieco trudniejsze, bowiem sprawia ono nam kłopoty. Nieznany jest tu kąt padania promieni słonecznych na płaszczyznę pochyłą. Zwróćmy uwagę teraz, jakie zasoby energii słonecznej występują w Polsce. Generalnie trzeba powiedzieć, że zasoby energii słonecznej na całym obszarze Polski są stabilne.
Są oczywiście regiony nieco bardziej uprzywilejowane energetycznie i to u nas w kraju jest to Zamojszczyzna i pas nadmorski, ale te różnice nie są na tyle zasadnicze, żeby wyraźnie wskazywać obszary, w których nie warto lub szczególnie warto budować słoneczne instalacje grzewcze. Mówi się, że na powierzchnię poziomą dociera w ciągu roku 1000 kWh energii na metr kwadratowy, z czego około 80% przypada na tak zwany okres ciepły, czyli od kwietnia do października, a tylko 20% na pozostałe miesiące roku. To już rzutuje na fakt, że słoneczne instalacje grzewcze dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasadzie powinny pracować tylko w tym okresie. Ilość pozyskiwanej energii w miesiącach jesienno-zimowych jest tak mała, a problemy z niską temperaturą i dodatkowym ośnieżeniem płaszczyzny kolektora czynią wykorzystanie tej instalacji mało opłacalne. Przedstawiony tutaj na wykresie zestaw dotyczy maksymalnej docierającej do powierzchni pochyłej ilości energii słonecznej promieniowania całkowitego, przy czym płaszczyzna ta była stopniowo, sukcesywnie dopasowywana do aktualnej wysokości Słońca. Zwróćmy więc uwagę, że na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym na terenie SGIW prowadzone były badania w latach 89-2000 i uzyskane sumy promieniowania całkowitego wskazują, że występuje pewna różnica w nasłonecznieniu w poszczególnych latach. Ta różnica w niektórych miesiącach jest stosunkowo niewielka. Na przykład w listopadzie widać wyraźnie, że promieniowanie słoneczne jest stabilne, ale co z tego, skoro poziom pozyskiwanej energii jest ponad pięciokrotnie mniejszy niż poziom pozyskiwania w okresie ciepłym, kwiecień, maj. Zwróćmy też uwagę na fakt, że marzec i kwiecień charakteryzują się wahaniami. Bywają lata, w których w miesiącu marcu suma promieniowania słonecznego jest zdecydowanie wyższa niż w miesiącu kwietniu tego samego roku. Zdecydowanie większymi wahaniami charakteryzują się dwa miesiące jesienne, zwłaszcza wrzesień i październik. Wrzesień bywa miesiącem kapryśnym. Tradycyjnie u nas, w naszej szerokości geograficznej, czerwiec w okresach prowadzonych pomiarów nie wykazał się miesiącem znakomitym, jeśli chodzi o nasłonecznienie. Zwróćmy uwagę, że właśnie maj jest tym miesiącem, w którym ilość pozyskiwanej energii dochodziła do 170-180 kWh z metra kwadratowego. Jeżeli ma tak zarejestrowane sumy miesięczne na promienienia powierzchni pochyłej, naniesiemy krzywą uśredniającą roczne sumy, to proszę zwrócić uwagę, że faktycznie te 3 miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień to są miesiące o świetnym nasłonecznieniu. Umieszczając na wykresie wartości maksymalne i minimalne z przeprowadzonych pomiarów, jeszcze raz widzimy wyraźnie, że miesiąc wrzesień charakteryzuje się bardzo dużym rozrzutem energii słonecznej. Podobnie, choć mniejszym, miesiąc marzec i kwiecień. To są sumy miesięczne. Sumy miesięczne niewiele mówią o sumach dobowych, aczkolwiek udział tych sum dobowych musi być relatywny do uzyskiwania określonej sumy.
Począwszy od miesiąca marca, ilość energii docierającej do powierzchni kolektora to już jest 100 kWh energii i ta wartość jest zwykle większa aż do połowy października. Jak wyglądają teraz sumy dobowe na promieniu, bo dla celów praktycznego wykorzystania energii słonecznej suma miesięczna ukrywa wiele informacji szczegółowych. Napromienie dobowe powierzchni pochyłej charakteryzuje się bardzo dużym rozrzutem. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w okresie miesięcy ciepłych o pewnej słonecznej pogodzie zdarzają się niestety dni, w których ilość docierającej energii jest bardzo niska. Jest jednak wielce prawdopodobne, że w tych miesiącach letnich ilość dni z odpowiednio wysokimi dawkami będzie znacząca. Jeśli wprowadzimy średnią dla poszczególnych dni roku, to otrzymujemy następujący wykres punktowy, z którego wynika, że w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i sierpniu możemy się spodziewać co najmniej 26 dni z napromienieniem powyżej 3 kWh energii z metra kwadratowego. Ta wartość progowa 3 kWh z metra kwadratowego jest istotna przy ocenie uzyskiwanych efektów po stronie wtórnej kolektora, bo przedstawione na wykresie punkty dotyczą ilości energii docierającej do powierzchni, natomiast my w sposób użyteczny odbieramy zdecydowanie mniejszą ilość energii. Dlatego powtarzam, z praktycznego punktu widzenia ważne są pewne poziomy progowe i począwszy od progu 3 kWh z metra kwadratowego w górę, wykorzystanie tej energii słonecznej jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Zwróćmy więc uwagę, że ta krzywa regresji została przecięta wartością progową 3 kWh z metra kwadratowego już dla miesiąca marca. Jednakże ze względu na jeszcze stosunkowo niskie temperatury, czasami jeszcze opady śniegu, marzec nie jest najlepszym miesiącem do pozyskiwania tej energii słonecznej. Wartość progowa 3 kWh z metra kwadratowego trwa aż do października. To, co już podkreśliliśmy wcześniej, zwróciliśmy uwagę, w okresie maja ilość dni z dawką powyżej 3 kWh z metra kwadratowego to co najmniej 26 dni, w tym z dawką zdecydowanie lepszą 4,5 kWh z metra kwadratowego, nieco mniej 22 dni, ale z dawką, powiedzielibyśmy, rewelacyjną 6 metrów kwadratowych można się spodziewać około 14 dni. Oczywiście wraz z upływem okresu tych miesięcy ciepłych ilość dni z wysokimi dawkami jest coraz mniejsza. Z czym kojarzą się w praktyce te poziomy progowe zaznaczone tutaj na wykresie 3 kWh, 4,5, 6 kWh energii z metra kwadratowego? Otóż one się kojarzą z możliwościami pozyskania określonych ilości ciepłej wody w zbiorniku akumulacyjnym w funkcji wymagań temperaturowych. I zwróćmy uwagę, że dla instalacji o powierzchni kolektorów 10 metrów kwadratowych przy dziennej dawce promieniowania 3, 4,5 i 6 kWh z metra kwadratowego, dla określonych temperatur wymaganych wody na wyjściu możemy uzyskać 330
litrów wody, ale zwiększając wymagania temperaturowe, ilość możliwej do pozyskania wody jest coraz mniejsza. Przy rewelacyjnej dawce progowej 6 kWh te same 330 litrów, które tu uzyskaliśmy, mają już poziom temperaturowy 60 stopni. Efekty energetyczne instalacji słonecznych bardzo często są określane ilościowo przez podanie energii pozyskanej do systemu grzewczego odniesionej do 1 metra powierzchni zainstalowanych kolektorów. W ocenie tej efektywności energetycznej występuje także pojęcie stopnia pokrycia zapotrzebowania energią słoneczną, energii potrzebnej na przygotowanie określonej pojemności zbiornika akumulacyjnego. Dla uzyskania określonych wymagań temperaturowych możemy zatem wykonać instalację słoneczną o dużych rozmiarach, czyli z dużą ilością kolektorów słonecznych. Uzyskamy wtedy faktycznie nawet pokrycie zapotrzebowania nawet powyżej 90, blisko 100%. Natomiast efektywność pracy tej instalacji będzie zdecydowanie mniejsza. To oznacza, że w projektowaniu rozmiarów instalacji słonecznej musi być uwzględniony pewien standard rozsądku. Ten wykres tu prezentuje nam, jakie są wymagania dotyczące zwiększenia powierzchni kolektorów słonecznych w związku z podniesieniem wymagań dotyczących stopnia zapotrzebowania pokrycia energią słoneczną wymogów energetycznych zbiornika akumulacyjnego. Jeżeli dla instalacji o objętości zbiornika 100 litrów i temperaturze wymaganej 60 stopni dokonujemy wzrostu pokrycia zapotrzebowania o 16% z 84 do 80, to proszę zwrócić uwagę, że przy niskiej dawce napromieniowania słonecznego wzrost tych kolektorów musi być o co najmniej 6 metrów kwadratowych. Przy wyższej dawce promieniowania ten wzrost jest oczywiście niższy. W praktyce jednak takie przewymiarowanie instalacji słonecznych sprawia spore problemy techniczne, bowiem przy wzrastającym natężeniu promieniowania temperatura medium roboczego przekracza w sposób znaczny temperaturę dopuszczalną pracy takiej instalacji i może być uszkodzone. Dlatego najczęściej instalacje słoneczne projektuje się tak, by energia słoneczna pokrywała zapotrzebowanie na poziomie 40-60%. Podsumowując w związku z tym informacje, które do tej pory żeśmy przedstawili, należy stwierdzić, że w polskich warunkach klimatycznych za racjonalne rozmiary instalacji słonecznych przygotujących ciepłą wodę użytkową przyjmuje się dla kolektorów płaskich 1,5 do 3 metrów powierzchni, dla kolektorów próżniowych, tubowych 1,2 do 1,6 metra kwadratowego powierzchni w przeliczeniu na 1000 decymetrów sześciennych dziennego zużycia wody. No, mniejsza powierzchnia kolektorów tubowych wynika z faktu ich większej sprawności przetwarzania energii słonecznej w użyteczną energię cieplną medium roboczego. Dlatego te różnice tu są właściwie dość zasadnicze. Opłacalności budowy instalacji słonecznej
mówi nie tylko wydajność instalacji, samej instalacji, ale także charakter obiektu wdrażającego tą instalację. No, po pierwsze, zastanawiając się, czy wybierając obiekt do budowy instalacji słonecznej, powinniśmy brać pod uwagę jego charakterystykę cieplną. Chodzi tu przede wszystkim o rozkład zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu roku. Jest oczywiste, że pożądane byłoby, by wzmożone zapotrzebowanie na ciepłą wodę dotyczyło okresu ciepłego, wtedy, kiedy operacja słoneczna jest dość silna, jesteśmy w stanie przygotować spore ilości ciepłej wody. Po drugie, powinniśmy brać pod uwagę rodzaj subsydiowanego nośnika tradycyjnego. To jest istotne, bowiem ono określa, na ile opłacalne jest wprowadzenie instalacji słonecznej do obiektu. Ważne z informacji, które tutaj prezentujemy, no istotne jest to, czy my subsydiujemy energię elektryczną, olej opałowy, gaz ziemny czy ciepło sieciowe. No i też nie bez znaczenia są funkcje, jakie ten obiekt spełnia. No ten obiekt może spełniać funkcje promocyjne, funkcje edukacyjne, czy edukacyjno-dydaktyczne i oczywiście funkcje badawcze. Oto właśnie taki przykład dobrze dobranego obiektu, którym jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i jego obiekt hotelowy na 50 gości. Ten obiekt jest zasilany energią elektryczną, tylko to jest najdroższa forma energii, co prawda najbardziej uniwersalna, ale także najdroższa i nieekologiczna energia w miejscach jej wytwarzania, w miejscach jej produkcji. I dodatkowym nośnikiem energii w tym obiekcie jest olej opałowy. Zwróćmy uwagę na tabelę, w którym przedstawione są koszty wytwarzania energii cieplnej lokoużytkownik. Po lewej stronie tabeli umieszczono tradycyjne nośniki energetyczne, węgiel kamienny, ciepło sieciowe z rozbiciem na te produkowane w elektrociepłowni, samej ciepłowni, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną. Na końcu tej tabeli przedstawione są koszty związane z użytkowaniem tego nośnika energii dla celów grzewczych. Oczywiście najniższe koszty posiada węgiel kamienny, ale z oczywistych ekologicznych powodów jest eliminowany w systemach grzewczych. Najdroższą formą energii jest ta najbardziej uniwersalna forma, czyli energia elektryczna. Subsydiowanie słonecznymi instalacjami grzewczymi nośników najdroższych jest najbardziej opłacalnych. Zatem jeśli mamy tylko i wyłącznie zasilanie energią elektryczną obiektu, należy bezspornie zastanawiać się nad wprowadzaniem instalacji słonecznych. Proszę zwrócić uwagę, że także wzrastające ceny oleju opałowego czynią go coraz mniej opłacalnym. Także i wtedy już warto myśleć o energii odnawialnej. No, gaz płynny jest także bardzo drogi. Dyskusyjny jest tylko gaz ziemny. Jeżeli gaz ziemny w pobliżu obiektu jest rozprowadzany, nadal jeszcze wykorzystanie gazu ziemnego jest konkurencyjne. I w takich sytuacjach należałoby pozostać przy instalacjach grzewczych opartych o gaz ziemny. Dla poprawienia niezawodności zasilania energią odnawialną dobrze jest tworzyć systemy hybrydowe zasilania. Taki system hybrydowy oprócz tradycyjnych nośników energii, jak energia elektryczna czy olej opałowy, jest uzupełniany źródłami energii odnawialnej. Tak jak w tym przypadku jest to energia konwersji termicznej w kolektorach płaskich, konwersji termicznej w kolektorach próżniowych, ale także wykorzystywana jest energia cieplna gruntu z zastosowaniem właściwie pompy ciepła.
Przedstawię Państwu na zakończenie dzisiejszego wykładu taki schemat hybrydowego układu zasilania energią odnawialną, który składa się z baterii kolektorów płaskich, baterii kolektorów próżniowych, a także z tych wymienników gruntowych, w których energia cieplna jest transformowana na wyższy poziom energetyczny poprzez pompę ciepła do zbiorników ciepłej wody użytkowej 1000 litrów i 300 litrów połączonych ze sobą szeregowo. Ten zbiornik 300 litrów jest dodatkowo uzupełniony o wężownicę umożliwiającą dogrzewanie tradycyjnymi nośnikami, energią elektryczną bądź też olejem opałowym z kotłowni olejowej. System ten w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej zapewnia ciepłą wodę użytkową dla całego obiektu hotelowego na około 50 gości, a także potrzeby wody sanitarnej przy produkcji żywności związanych z tymże obiektem. Słoneczne systemy grzewcze mają rację bytu w Polsce, z tym, że ich zastosowanie powinno być dogłębnie przeanalizowane. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zbudowała stanowisko badawcze odnawialnych źródeł energii. Punktów pomiarowych jest około 76 i za pomocą układu pomiarowego oraz internetu codziennie te informacje są przekazywane na serwer uczelniany, który tu jest możliwy do odebrania na tym właśnie komputerze. Odbieramy akurat w tej chwili przebieg zmian temperatury w kolektorach próżniowych, kolektorach płaskich, a także podglądamy temperaturę wody w zbiornikach bezpośredniego zużycia przez obsługę obiektu. Widać wyraźnie, że temperatura zbiornika 300-litrowego w niewielkim stopniu spada. Drugiego zbiornika akumulacyjnego o pojemności 1000 litrów w zasadzie jest stała, co wskazuje, że obiekt nie ma w chwili obecnej prawdopodobnie żadnych gości hotelowych, bowiem zużycie wody ciepłej jest w tej chwili minimalne. Jeżeli byśmy chcieli podejrzeć, jak wyglądało promieniowanie słoneczne w dniu wczorajszym, to wprowadźmy informacje dotyczące piranometrów umieszczonych na kolektorach próżniowych i kolektorach płaskich i oto przebiegi odwzorowujące promieniowanie słoneczne w dniu wczorajszym. Kolektory tubowe, próżniowe charakteryzują się większą wydajnością, lepiej przyjmują energię promieniowania słonecznego i to zostało na tym wykresie potwierdzone. Takie prowadzone badania eksploatacyjne będą podstawą przedstawienia właściwej metody projektowania i oceny rozmiarów poszczególnych nośników w formowaniu takiego zintegrowanego systemu pozyskiwania energii odnawialnej. Taki też cel postawiliśmy sobie, prowadząc te badania. Trwają one już 5 lat. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszą pewność co do już przez nas wyciąganych wniosków.